Weekendowy vlog, weekendowy vlog. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w weekendowym vlogu. Chciałam Was odnieść do postu Divy. A zobaczcie, co napisała. Ja poleciłam kortyzon. Mój mąż też ma troszkę problemy, duże problemy z arthritis. Nie wiem, jak to się nazywa, ale jeżeli możecie umieścić komentarze pod tym vlogiem i pomóc jej może w jakiś sposób, to byłoby super. Ja dopiero teraz to zobaczyłam, bodajże to było vlog bądź dwa vlogi do tyłu, że zamieściła tam pytanie. I oczywiście możecie pytać, czy jesteście moimi widzami, dlaczego nie moglibyście się spytać o pytania, o rzeczy, które mogą również pomóc innym. Także odpowiedzcie na to pytanko, zobaczcie tutaj, jakie ona pytanko do wszystkich skierowała. Będę bardzo wdzięczna, dziękuję Wam za Waszą obecność na tych vlogach. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I już zaczynamy kolejnego weekendowego vloga. Nie obyło się oczywiście bez parku. Już 17 stopni się zrobiło. Piąteczek, właśnie odebrałam Pawełka. Tyle dzieci w parku, więc nie mogę mu powiedzieć nie. Idziemy z sąsiadką, która to Pawełka się nim opiekuje często. Będziemy u niej na przyjęciu halloweenowym. Jej córka ma też urodziny tego dnia. You will. You'll get it. Tata wziął sobie box, baby. Do you want the... Can I get some of that sushi? Can I get some of that sushi? Sushi lunch. Yes. Can I get sushi? You will. Okay. Słuchajcie, to już jest jego trzecie podejście do mailboxa. Idę mu pomóc. Wiatr wieje, ale jest cieplutko w piątek. Trzymaj, trzymaj! Bo zwieje wszystkie listy. Już parę razy. Żółte są ważne! Jeszcze coś tam jest? O, zobaczcie, trzyma. Tak. Okay. Okay, can you pick those up? Here, here. This one is important. O Boziu. No nie, padłam, słuchajcie. Padłam. Się położył na listach, żeby nie zwiewały. Myślałam, bo najpierw wyciągnął tylko parę. Myślałam, że tylko parę jest. A nie. Tu Dawid pomaga mi składać pranie. Oczywiście nie obyło się bez negocjacji, co, jak, dlaczego. Także nie zawsze jest tak super, no ale wiadomo, pomagać muszą. Tak wygląda Hello Fresh. Łosoś, ziemniaczki i fasolka. Pawełek się uparł, żeby wyjść na dwór. Słuchajcie, mieliśmy wyjść o 5:30. Okej, poczekaj. Poczekaj, mama ci zrobi, podwinie pęc. Zobaczcie, jak sąsiedzi mają pięknie. Tam ci też. O, teraz się zapaliło. Słuchajcie, wyszłam, bo jest naprawdę tak pięknie. Nadal jest 20 stopni. Po prostu jest 6:20 i jest ciemno. Ja strasznie nie lubię, jak my tu przestawiamy czas, bo to jest jeszcze gorzej, bo przecież po co? Tak, to już jest o 16:00 ciemno. To jeszcze gorzej. Tutaj mają trzy wiedźmy. Tam pajęczyna. Bardzo, bardzo fajnie. A ja wyszłam, bo jest cieplutko. Jest troszeczkę ciemniej niż kamera pokazuje. Nie mam wprawdzie lampy, nie mam światła. Ale jest ciemniej. Chodź, Pawełek, idziemy dalej. No, dalej. Może spotkamy tam Jericho. No, sąsiad. Mieliśmy się spotkać z sąsiadką, ale ona jest pielęgniarką w Chicago i miał pociąg, usterkę mechaniczną. Slow down! Tak, wiesz, jak zahamować nóżką.
miał usterkę mechaniczną i ona zawsze powinna być w domu około 5.30. Tędy idziemy? Okej. Okay. Około 5.30 tam następni mają światełka. No ale nie zdążyła. I jej tata wziął jej synka w wieku Pawełka do parku. Także ja już mówię, no już jest tak ciemno, dobra, nie idziemy, no ale Pawełek nie dał mi odpocząć i w sumie, wiecie co, wyszłam i mówię, nawet nie muszę się ubierać. Mamy ja długi rękaw, on ma ten taki sweter z napisem Polska, tą bluzę i mówię, wejdziemy i pójdziemy sobie tak się przejść na spacerek, bo nic nam to nie zaszkodzi, a jest bardzo ciepło. No, dobra. To następne. Mają. Tutaj przechodzę, tak przechodzę, bo wiecie, z samochodu to nie zawsze trzeba zwolnić. A tu się, patrz, przewrócił. I dynia nie do końca się napompowały. Postawiłabym, ale wiecie, jak to z Amerykanami. Ten ma światełko, to pewno się tylko gdzieś zakręcił i dlatego nie do końca powstał, że tak powiem. No, idziemy. Przechodzimy koło domów. Zobaczcie już, jak jest ciemno. Oh my goodness. Zatrzymaliśmy się z sąsiadką. Jednak poszliśmy do tego chłopca, sąsiada. On nas szukał, szedł inną drogą. Myśmy szli tą równoległą i żeśmy nie mogli się znaleźć. Go. Także idziemy do domku. Musisz shower wziąć. Mijamy ten dom, co wcześniej żeśmy mijali naszych sąsiadów z tymi wiedźmami tam. Proszę pana. Nikt cię tu nie widzi, wstań. Powolutku. Kto ci każe tak szybko jechać? Dobra, chodź idziemy. O, ale fajne mają takie sztuczne, że się... Super. Pięknie to wygląda, słuchajcie, pięknie. A tu stoją trzy wiedźmy i gotują coś w kotle. Przyszedł box i co będzie w tym tygodniu? O, znowu to samo, pork tacos, co mieliśmy wcześniej. O, meatballs with sauce. I tutaj co? Coś nowego czy nie? O, crispy buffalo spiced chicken. Dobrze. No to będziemy to jedli. Wszystko tak fajnie zrobione. Porządnie. Mięso osobno. Ok, meatballs. A pod spodem, o właśnie. I tu jeszcze lód jest. Ciągnę to wszystko. Dawidek poszedł do pracy. Dzisiaj pracuje 8 godzin. O, ruch jak w Paryżu na wsi o 7.30. U nas, kochani, ja nie ogarnięto, więc byście się naprawdę wystraszyli. U nas dzisiaj ma być, wczoraj było 21, dzisiaj ma być 25. Musimy korzystać, póki można. Piękna, piękna pogoda. He ate everything? Okay, cool. What is he doing now? Okay, I'll be ready in half an hour.
międzyczasie kolejne pytanie dotyczące chrztu, religii, bierzmowania, więc odpowiem teraz na to, ale zanim odpowiem, jeszcze taki jeden temat. Słuchajcie, kombinowałam z włosami, kombinowałam i zamiast warkoczyka wymyśliłam coś takiego. Nie lubię swojego odrostu, ale w sumie jakby był taki przechodzący, a nie taki, wiecie, to chyba lepiej by wyglądało. Ale idę do fryzjera, cieszę się. Nie przeszkadza mi aż tak bardzo. Myślę, że jak są fajnie włosy zrobione, to jest ok. Zanim zaadresuję to pytanie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest piękna, piękna, piękna pogoda. 27 stopni Celsjusza. Czujecie to? Ja aż się boję w krótkim rękawku wyjść, ale te spodnie takie są przewiewne. Mówię, wykorzystam je jeszcze. Ale ma być naprawdę, ma być pięknie. Jak widzieliście, Dawid jest w pracy, później idzie do kolegi. Kuba zwichnął sobie rękę. Jak nie, oni oboje, wiecie, jak nie nogi, to kostki, coś z kośćmi mają, ale ja zresztą zawsze miałam takie bardzo, jakby to powiedzieć, łamliwe kości też. I powiem Wam, że Kuba wczoraj wygłupiał się z kolegą i podskoczył, kto dotknie sufitu w szkole, gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś sali, i jego kolega skoczył w tym samym czasie i zlądował na Kubę na rękę, tak? No i po prostu, no i coś mu tutaj boli go, nie może tak ściskać, ale mi się wydaje, że to samo, co z nogami, z kolanami było wcześniej, że ręka nie zrobiła się taka, czyli nie jest złamana, po prostu może tam coś się przestawiło, dlatego James go wziął dzisiaj na emergency, bo oczywiście jak jest sobota, no to zamknięte jest wszystko. Nie wiem, czy mnie widać, mam nadzieję, że tak. No a ja chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że zauważyłam i Wy żeście też zauważyli, i teraz rzeczywiście mogę to potwierdzić, bo wcześniej to ludzie mówili, mi się wydaje, że bardziej, żeby być miłym, że o, już ładnie mówisz, że to, że tego. Teraz widzę, że mój uśmiech zaczyna się, nie jest aż tak szeroki, jak był, ale cokolwiek tam w te usta było władowane, zaczyna puszczać. Wprawdzie mam jeszcze jedną stronę taką, wydaje mi się, opadającą, ale w tym momencie nie wiem, czy to jest właśnie dlatego, że po prostu mam nieasymetryczną buzię, czy dlatego, że właśnie coś jeszcze tam nie do końca jest puściło, no bo bardzo szeroko uśmiechnąć się nie mogę. Dobra, wracając do pytania. Pytanie, jak widzieliście, było dotyczące chrztów. Powiem tak, tutaj jest bardzo dużo wyznań religii, więc praktycznie tylko katolicy chrzczą dzieci. A nie wiem jeszcze, jakie religie chrzczą dzieci od razu, od urodzenia, ale wszystkie te kościoły niedominacyjne, wszystkie te kościoły takie baptystyczne, luterańskie, o ile dobrze wiem, one chrzczą, jak dziecko jest, znaczy dziecko, młodzież jest świadome, więc to później wiecie, jak to się odbywa, tak jak i w Polsce, w innej religii, że ktoś już ma tam naście lat i wtedy wybiera być ochrzczonym. Więc na tle całego Stanów, nie wiem, czy katolicyzm jest religią dominującą. To, żeście mi teraz dali do myślenia, sprawdzę i Wam wrzucę tutaj. Ale katolicy tak, generalnie chrzczą. Odkąd ja tutaj jestem, religii nie ma czegoś takiego jak religia w szkole. O ile dobrze mi wiadomo, nigdy tego czegoś takiego nie było, chyba że dawno, dawno, dawno temu. Ale no nie ma religii w szkole, w związku z tym właśnie są tak zwane katechezy. Ja często chłopaków wożę, tak jak widzicie, w środę Kubę, a Dawida w niedzielę na religię. Pawełek jeszcze religii nie ma, jak pójdzie do zerówki, to też nie będzie ona, ta religia w szkole. Jak pójdzie do pierwszej klasy, czy tam do drugiej, po prostu religia jest zawsze odrębna, więc będę go posyłała do naszej szkoły tutaj katolickiej na oddzielną religię. Tu już wcześniej dałam Wam przebitkę, ale jeszcze chciałam pokazać, że 64% Amerykanów uważa się za chrześcijan, to nie znaczy za katolików. Tutaj mam dane 2020 i znalazłam 2021 do porównania.
Największy odłam, jak widzicie, to fiołkowa strefa, czyli ludzie, którzy praktycznie twierdzą, że unidentified, czyli nie identyfikują się. Później na drugim miejscu są chrześcijanie, protestanci, na drugiej bądź trzeciej pozycji są katolicy, dopiero około 13-14%. O, następna sprawa dotyczyła ogólnie właśnie, dobra, ustawię, oprócz religii, oprócz śluby jeszcze były pytania, no to tak samo jak z religią. Jeżeli jest ktoś w religii katolickiej, w katolicyzmie wychowany, no to śluby oczywiście, bierzmowanie jest, właśnie Kuba chodzi w tym roku. Kiedyś było przygotowanie 2 lata, teraz zmienili na rok do bierzmowania. Nie wiem jak jest w Polsce, generalnie to powinno być podobnie. Ale wiem, że były 2 lata do przygotowania, teraz można 1 rok tylko chodzić. Już mają datę, bodajże jest w marcu bądź kwietniu, zapomniałam. I Kuba ma, pamiętam tylko, że jest w sobotę i Kuba ma chyba na 11:30 mszę. Można zaprosić do kościoła maksymalnie 10 osób na bierzmowanie. Myśmy praktycznie tylko w naszym gronie to zrobili, że w przyszłym roku będzie tak samo, bo raczej na bierzmowanie nie planujemy nikogo zapraszać ani nic. Mówią tylko, żeby właśnie świadek był. Ja byłam Dawida świadkiem na bierzmowanie, więc może Jamesa zrobimy Kuby, żeby było mniej, mniej jakby to powiedzieć, wiecie, mniej ludzi i co chwilę ktoś inny za świadka za chrzestnego, ktoś inny za tego, także najlepiej rodziców do bierzmowania, ja tak myślę, tutaj można. Nie wiem jak to jest w Polsce, powinno być, wydaje mi się, podobnie, jak jest to kościół katolicki. Jeżeli chodzi o śluby, to powiem Wam szczerze, że ślubów więcej się właśnie słyszy cywilnych, bo ja również z Jamesem pierwszy co brałam cywilny, chociażby z tego względu, że nie mogłam przylecieć do Polski, więc a musieliśmy zacząć dokumenty, papiery, żeby mieć tu legalny pobyt. Ślub kościelny wzięliśmy 2 lata później, więc w Polsce. Więc to jest właśnie ta różnica, że więcej słyszy się właśnie, że są śluby, niezależnie czy to ktoś jest katolikiem czy nie, że bardziej słyszy się o to, że ślub cywilny raczej ci pastorowie, przez pastora nadawany, nawet kolega Jamesa z Kalifornii ma licencję, bo tą licencję dawania ślubów nie trzeba być pastorem, tylko można mieć licencję dawania ślubu cywilnego, praktycznie każdy, kto przejdzie taki kurs, może udzielać ślubów. Więc jest tu takich ludzi bardzo dużo, że często jest tak, że no, na przykład jakiejś zaprzyjaźnionej rodzinie jakaś tam koleżanka udziela bądź kolega ślubu, bo mają właśnie ten certyfikat w danym stanie i na jakieś tam stany on obowiązuje. Nie wiem, czy to się odnawia, czy nie. W każdym razie no, bardziej ogólnie słyszy się o ślubach cywilnych. Patrzcie, braciszek Dawidek przyniósł na trick or treating. Ale fajne. Dla Pawełka jabłuszka, chicken nuggets. O, wow. Masz jeszcze sos do chicken nuggets. Czy możesz ściągnąć te buty, dziecko? O, to zostawimy koszyczek na trick or treat. Tu Kuba na tej kontroli ręki zasłab 2 razy. On parę razy mu się dostało, tu się wygłupia trochę, ale zaraz Wam powiem co i jak, bo pielęgniarki zdecydowały, żeby najlepiej przewieźć go do szpitala. 5:30 wieczorem. Słuchajcie. Nie wiem już, czy mam gadać, czy nie gadać. W każdym razie Kuba był w szpitalu. Pojechał, bo z tą ręką mówiłam Wam wcześniej, że coś nie tam. No i jak wstał, słuchajcie, z krzesła 2 razy mu się zrobiło słabo. On miał już kiedyś takie, że mu się słabo zrobiło, ale teraz raz mu się stało i drugi raz mu się stało. I stwierdzili, on był w takim jakby pogotowiu. Pawek, chodź tu. W takim jakby pogotowiu. Pawełek, proszę Cię, bo ktoś Cię zabierze. I
stwierdzili, żeby go przewieźć, żeby sprawdzić mu EKG, zrobić, żeby przewieźć do szpitala. Więc James od południa był z nim praktycznie w szpitalu, nic nie mówiłam. Nie wiem, co się dowiedzieli, ale podejrzewali po prostu to, co ja zawsze mam. Niskie ciśnienie. Miał 51, jak mu zmierzyli, a dzieciaki mają 90 ileś, więc spadło mu strasznie. Ja nawet jak piję dwie kawy, to czasami mam, nie mam nawet 100. Często mam bardzo niskie ciśnienie. I powiem wam, że przypuszczają raczej, jak to się mówi, taką, że po prostu, że ma niskie ciśnienie, coś takiego. O. Zadzwoniłam do nich i się okazuje, że tak, że są już w domu i że raczej to nic poważnego, no ale po prostu on ma coś takiego, że jak wstaje, oni mają na to nazwę hypo, coś tam, że jak wstaje, to mu jest słabo, robi mu się czarno przed oczyma często i po prostu i zachwianą ma równowagę. No. Także my zobaczymy, tutaj weszłam po bokserki i po... Nie rozciągaj sobie takiej ładnej bluzeczki. O tak, to są majteczki. I po... O patrz, takie chciał tata, zwykłe. On lubi takie z falbankami, ta. Bo ciasne mu nie lubi. To te weźmiemy. Ale się zdrożały. Dobra. Tak więc chyba ma tą, jak to się mówi, condition, że... No, że... Jak wstanie, to mu tak się słabo robi w ogóle. Gdzie są buciki? Tu wybieramy buciki, cieszę się, bo wybraliśmy dwie pary. Jedne takie właśnie Adidasy, a drugie już na zimę. Takie bardziej buty do kostek, cieplutkie z kożuszkiem. Jeszcze wracając do Kuby, czekamy na wyniki badań z krwi. EKG, wszystko inne pokazało, że jest ok, aczkolwiek jeszcze jak poszłam do domu tego wieczoru, no jeszcze parę razy zrobiło mu się słabo. Tak więc pilnujemy, żeby pił dużo wody i w ogóle soku, żeby jakby co to ciśnienie, żeby mu to po prostu się podniosło. Nie wiem, czym to jest spowodowane, kiedyś tak zasłabł w polskiej szkole, myśleliśmy, że to od stresu. Kiedyś również w amerykańskiej szkole, jak grał na koncercie, to wtedy był taki chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej, więc mu się to co jakiś czas zdarza, więc w sumie cieszę się, że poszedł, że pojechali z tego przychodni do szpitala, wieźli go nawet na sygnale, słuchajcie. No i no mam nadzieję, że wszystko sprawdzili i że będzie ok. Wzięliśmy dwie pary butów, bo pisze niby, że jak się weźmie dwie, to jest promocja 50%. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Czy zapłacę jak za zboże, bo każde są ponad, będą z podatkiem pewno z $30. Zaraz, tylko uważaj, żeby ci nie zajechał samochód. Słuchajcie, mamy dwie pary i teraz tak, przy kasie była pani, już tu długo dosyć pracuje, która, wait, stop, która używa języka niemego, sign language, no i wyskoczyło jej, że nie mam, że wszystko muszę płacić normalnie, nie? No ale no, co się okazało? Ja jej napisałam, w końcu nie mogła mówić, że może przez aplikację, a to tak ją zrozumiałam. Ja mówię, że no to pokazała mi aplikację, mówię, że no nie bardzo, nie pokazuje, nie? Wzięłam się na sposób i jej powiedziałam, znaczy powiedziałam, bo nie wiem, czy mnie słyszy właśnie, napisałam jej, że było napisane, bo tak było, 50% jak kupisz dwie pary butów, druga para jest 50%, albo wiecie, która jest droższa, jest 50% zniżki, bo to tak zawsze jest, nie? Znaczy, która jest tańsza, bo oni tak robią. Okej, idź. No i w końcu mi wszystko podliczyła, pokazała mi, że ściągnęło $15, także mówię, super, dobra, to biorę dwie pary, bo Pawełkowi się przyda. Wzięłam te jedne, one są niby trzynastki u nas, czyli chyba takie 31. Nie wiem, właśnie ja ciągle mylę z europejskimi rozmiarami. W każdym razie powiedziałam... Poczekaj!
No, w każdym razie, tak jak dotknęłam mu paluszka, to jest tak jeszcze, że mu trochę zbywa, więc te takie do kosteczki, takie buty, nawet z ciciusiem na zimę, o pół centymetra są większe, także na zimę za 2 miesiące, miesiąc, dwa, nie powinny mu być za małe. No, a jedne takie dosyć kupiłam, tak jak widzieliście, Batmana, świecące, no, ale wiecie, chciał świecące, niech ma świecące. Za dwie pary dostałam zniżkę, także super deal. No, już się zrobiła 18 i zmrok. I nie wiem nawet, czy jakiś temat zagadam. Pewno zagadam, jeszcze jakieś pytanie drapnę, ale to już później. Proszę Państwa, tu było jeszcze więcej. Ściana. Ej, teraz splaszną tam. Ja będę miała tyle sprzątania po tym wszystkim. Uśmiechnij się ładnie.